Siemka, siemka! Witam Was w kolejnej części albo nowego vloga, albo poprzedniego. Dzisiaj siejemy owies. W tamtym polu zasieliśmy refleks. Okej, dobra! Jak widzicie, siewniczek talerzowy, agromasz. A ze mną pan Izydor i Adam. Baterii za dużo nie zostało, ale uda coś się, miejmy nadzieję, nagrać. Dobra, Adam będziesz podawał może, nie? Mam się worek rozdarł niestety, no ale tu nic się nie zmarnuje. Dobra, musisz teraz tu mi wyciągnąć te cztery worki. A my lecimy powoli sobie z nasypywaniem. Tam troszeczkę mam słabą baterię, raz wam wyłączę, bo później będę chciał wam pokazać tam dalej. Mamy takie bajorko, no i będę zostawał 5 hektarów pola w tym kawałku, 5, prawie 6 dla kawałka bajorka. Wyposażenie, zobaczcie, waga jest, rurka jest. No, może podnieść, żeby się zsypało wszystko. Dobra, to ruszę, tak, to spadnie. Tu se zdejmiemy, bo przyczepa będzie potrzebna tam. Pan Izydor pojechał za tutaj przyczepę chłopakom do drewna, a ja tutaj zmieści się, oddamy się trochę tutaj, bo i tak na kupę później, i tak na kupę tutaj, też nie będę z znacznika unosił, dwa razy robił. Przede wszystkim nie powiedziałem wam, że mamy dzisiaj 15 marca. Pańskiego słusznego. Zakurzone w środku, bo jeździmy jest pootwierane. Wszystko mamy pootwierane. Ja mam tak tutaj, zobaczycie, gdzie jest mokro, to jest mokro. A no mówię, no tylko taki mały kawałeczek, więc nie będę zostawiał całego pola przez ten mały kawałek. Siemy 200 kg na hektar. Zarówno pokera, jak i refleksa. Jeszcze mam też i na innych porach zasiane. Zobaczymy, jak ten nowy w tym roku zaplanuje, jakie będzie porównanie między odmianami. Refleks wydaje się być grubszym ziarnem, bo masa 1000 nasion jest na poziomie 43 z haczykiem, a poker 40,20 coś, 30 coś. Tam na końcu nie dosiejemy teraz w dniu dzisiejszym, no bo tam w ogóle woda stoi. Trzeba teraz wsiąkła, ale nie damy rady. Klasa ziemi. Piąta, szósta. Może kawałkami pół do siódmej. Nawożenie MPK-iem i azotem doglebowo. Także widzicie, żeby nie to mokry dobiał całą już całowy dzisiaj skończony zasiany. No ale co zrobić? Traktorzu się wysprząta. Otóż to zobaczcie, smocza jama jakaś. Adam, ukryj się, to będzie widać może. Metr głęboka, chyba dziki sobie pod drzewami wykopali. Jedna, druga, trzecia. No i witam Was bardzo serdecznie po dłuższej nieobecności. Nie było czasu, nie było nic ciekawego, żeby nagrywać. Mam nadzieję, że połączymy to z siewem owsa. Samego nie chciałem rzucać. Mamy 9 kwietnia roku pańskiego znanego, 2024. A dzisiaj pryskamy. Wczoraj dzisiaj pryskamy. Ja tylko chciałem Wam pokazać, co dzisiaj do mnie dojechało. Hulka do siewu. Pozostałą kukurydzę Wam pokażę, która dojechała. Ale po prostu zaczynamy od tego, żeby wystraszyć, że już siejemy. Jeszcze nie siejemy, dzisiaj pryskamy. Ale o tym za chwilę będziemy sobie, słuchajcie, mówisz tak jak widać. Nie z Ukrainy, tylko Francja. Wiecie, że tą odmianę zawsze polecam na kiszonkę, bo też na kolba, no i żeby tylko woda była, to już będziemy mieli tego, czego od niej oczekujemy. Tu jest wyska dziewiątka. Zbiorę zawsze niezawodna na słabsze stanowiska i bardzo wiernie oddaję. I 306. Tutaj mamy nowe odmiany. Kraken jakaś widzę. I chyba 10 odmian to będą na poletka. Miejmy nadzieję, że w tym roku się odbędą. Nie przejmuję do tego, do wiadomości, że się nie odbędą. Także tu mamy poletkową. Tu mamy dwie odmiany. Jeszcze jedna paleta dojedzie.
Tam mamy hulkę, jak widzieliście, także już powoli jesteśmy przygotowani. Nawóz, jak widzicie, tam sobie już jest polifoska, mocznik. Tym razem pójdzie polifoska 7. Z wiadomych względów, słuchajcie, no przecież mamy koszty tej produkcji takie, jakie mamy, a nic się ciekawego nie zanosi, więc pójdzie wieloskładnik, podsiewacz i mocznik na pole. 200 mocznika, 200 siódemki w podsiew, no i obornik, wiadomo. Jeszcze wprawdzie nie, dwa pola są niezaorane, no ale trzeba będzie tu zarównać, jeszcze bruzdy i powoli się szykować do siewu, rozszerz nawóz. Już udało mi się wczoraj i dziś skończyłem zabiegi na te pola, które nie pryskałem pontosem na zimę i chlorotoluronem. No to wiosną pojechałem sobie, zobaczcie, to co w zeszłym roku, bo się sprawdziło czyściutkie pole, czyli mowerek, taka buteleczka jest na 2 hektary, 240 gramów. Nie będziemy wchodzić tutaj sobie, że ten składnik jest jakiś piroksy, sulam, bo się można połamać, nikomu to niepotrzebne. I 60 deko, 50, 60, zależy od pola, dawałem biotonu do tego na hektar, czyli z 120 deko na 2 hektary. Plus do tego szedł, słuchajcie, olejan, czyli dasz, pół litra na hektar. No i tutaj w zeszłym roku to się rozwiązanie bardzo dobrze sprawdziło, czyściutkie pola były, zresztą jak widzieliście podczas żniw. Dlatego nie zmieniam tego rozwiązania, tylko po prostu robię to samo. A teraz już chwasty opryskane. Więc słuchajcie, będziemy sobie lecieć teraz z, jak się domyślacie, jęczmień o zimę, tam trochę tego żyta na projekcie plaża. Jedne pole wam dziś pokażę, drugie może troszkę kiedy indziej. Duet na start, czyli M-Partis Flexity 0,75, M-Partisu Flexity 0,25 na hektar i jeszcze nie przyniosłem regulatora na regulatora, właśnie musimy iść po regulator, słuchajcie, bo regulator trzeba pamiętać, że sypiemy jako pierwszy, zawsze jako pierwszy i damy go, tam jest piasek, to ja myślę, że 50-60, a no widzicie, waga przecież, no, 50-60 deko będzie dobrze, tylko teraz tutaj mamy go w co wsypać zapewne. Medax Max. Regulator, zwłaszcza w jęczmieniu, jest bardzo ważny, żeby nam się nie wywalił. Duet na start. Fajne rozwiązanie, bo zwalcza i mączniaka, który w tym roku wywiera sporą presję, bo jest też dużo wilgoci. Pamiętam, chyba w zeszłym albo dwa lata temu robiłem regulację i tę jedynkę w jęczmieniu, to był chyba 12 bo 14, czy to 2 lata temu, bo w zeszłym roku ulgło mi coś, 2 lata temu chyba, kwiecień, no dzisiaj mamy 9, więc te zboża szybko właśnie wystartowały, dostały 2 razy azotu, więc już czas, uważam, już czas najwyższy. Pewnie jechałbym mi pszenicę, może uda wam się mi pokazać dwie odmiany, bo też jest presja grzyba, no ale musiałem wpierw zrobić. One były późno siane, słuchajcie, po tym. Były późno siane, światła nie włączyłem. One były późno siane po, słuchajcie, po kukurydzy bezorkowo, była zarąbista susza. Co do kukurydzy, kiedy będę siał? No, wydaje mi się, że tydzień może. Jeżeli pogoda będzie tak jak teraz, to za tydzień. Nie wiem, kiedy ten film wyjdzie. Czyli gdzieś koło 16, może wcześniej. 17 nadają, teraz ziemia jest wygrzana, słuchajcie, ale nadają 0 stopni u nas w nocy. Więc zobaczymy za 3-4 dni, jak będzie, jakie te prognozy pogody będą. Ważne też jest, słuchajcie, żeby te koszty gdzieś sobie ograniczać i te środki stosować takie, które nie są zbyt kosztowne, a no przy tych cenie zbóż, których nie będę wam komentował, bo żaden sens. Musimy ciąć te koszty, ale robić swoje trzeba. Czasami się zastanawiam, jak to zrobić, ale żeby wyjść na swoje, że tak powiem, zarobić cokolwiek, ale no jest naprawdę niełatwo. Dobra, no słuchajcie, ja tu nie będę pociągnąć, zapalę, będzie wam hałasował, więc widzimy się po prostu na polu. Słuchajcie, tak obiecałem, że widzimy się na polu, więc jesteśmy na polu. To jest mój projekt plaża, jak go nazwałem. Może niektóre osoby będą kojarzyły temat z TikToka. Klasa ziemi 6:30, bym powiedział. Jeśli ktoś nie wierzy, to mogę podać numer działki, można sobie znaleźć w geoportalu.
jęczmień, ozimy tełto bronkowskiego wylona na tą chwilę, tak jak widać. 60 ma sobie podaz więcej niż niż koło przednie na tej ziemi, więc jestem na razie bardzo, bardzo zdziwiony. Słuchajcie, temat jest tego rodzaju, że to jest świeża dzierżawa po prostu. I tutaj poszedł obornik, no bo mówię, na taką samą ziemię trzeba co dać, sporo obornika. I wystraszyłem się tego piachu totalnie, więc mówię, a zobaczymy, co tu się lepiej sprawdzi. I zasiliśmy ten jęczmień o zimę, a na drugiej połowie zasiałem, że to skant też od Rankowskiego. I pojechałem, kupiłem, bo mówię, kurde, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda na tym piasku, na tą chwilę, moim zdaniem, bardzo ładnie. Na jednej z działek jest jeszcze ładniejszy, ale to na spokojnie samochodem mam podjadę, już pokażę, bo robiłem wcześniej, nie miałem z sobą kamery. Usiedliśmy, no gdzieś tam się tu wyżyta wtegowało. Na TikToku powiedziałem, sam jestem ciekawy, ja mam swojego faworyta i chciałbym, żebyście sami też odgadli, co dalej przy plon z hektara licząc. Czy to, że to, ten skant tutaj, 80 kg na hektar go było siane, czy ten jęczmień, tełto. Na tym totalnym piasku. Na razie tam jakiś placyk tylko malutki jest na tym. Tam, gdzie rurociąg przyjaźni, słuchajcie. Z ropą. Czy tam coś płynie od ruskich? Nie wiem. Nie mnie to wiedzieć. Czy nie będę wiercił i sprawdzał. Ale nawożenie było 200 saletr osanu na N1 i później 200 saletry. Tutaj ciutko, nawet ciutko może zmniejszone, bo też to opryskamy także regulatorem wzrostu i tę jedynką duetem na start, żeby było sprawiedliwie. Żyta niosiłem bardzo długo lat, no ale żeby też choroby grzybowe się nie umały, żeby miało, żeby było sprawiedliwie. Możemy zajrzeć w łanę. Na razie jest czyściutko, słuchajcie. Na sam wchodzić tam delikatnie, ale to mączniaka nic nie widać, ale zabezpieczymy sobie i powinno to wyglądać bardzo dobrze. Zmierzymy, zważymy. Dostanie tę dwójeczkę jeszcze i będziemy widzieć, jak to wygląda. Na razie jestem bardzo zdziwiony na tą klasę ziemi, bo ten drugi jęczmień na przykład tu mam, jest na dużo lepszej glebie, to jest jeszcze większy. Wiadomo, że w tym roku wszystko, słuchajcie, mamy tą wegetację dużo, dużo wcześniejszą. To będzie 3 tygodnie moim zdaniem do przodu. Ładnie to wygląda. A tu wyrwać, żeby zobaczyć sobie. Nic tu się poważnego nie dzieje, ale będzie zabezpieczone. Mszyca, która przenosi wirusy, jak wiadomo. I porównuję te plantacje, bo mam taki kawałeczek, słuchajcie, tam 50 arów, gdzie nie zastosowałem, a mnie wiosną sobie opryskam. I tam były jednak wirusowe zarażenia. Kto zastosował dobry środek przeciwko mszycom, jest naprawdę efekt. Jest efekt i przecież to od razu widać. Pokażę wam na innym polu. Może jeszcze dziś, może jutro zgramy ten film. Słuchajcie, obiecałem wam pokazać, jak wygląda jęczmień na lepszej ziemi. Więc wygląda tak. Ja myślę, że... Zobaczcie, tu już zaraz będzie wyrzucał chyba niedługo kłosy. Bo już tu jest grubo, czyli musielibyśmy tu rozerwać sobie tą roślinkę, bo tu już jest chyba kłos. Na dniach ten film rzucić. Tu mamy już kłos, zobaczcie. 16 kwiecień. I tak to właśnie wygląda, nie? Jest zimno, jest mokro, więc nie będę tutaj po tym polu pomykał. Czekamy na możliwość zasiewu kukurydzy, bo jest za zimno. Więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Siema!